Nie wydzielaj się mi tu tak kiepura ze Sosnowca i no siadaj do korytka. Oto mistrz wiedzy i intelektu, jest, jest, jest! To do mnie, to dziękuję bardzo. Znaczy to akurat nie było do ciebie, tylko do, dla mnie, bo wygrałem wielki teleturniej wiedzy i intelektu. Była u was w szkole telewizja? Znaczy nie była telewizja, ale był turniej. A jaki turniej? No taki z wiedzy ogólnej, tak wszystkiego po trochu. I tyś to wygrał, ty na całą szkołę! No a jak? Jezu, to moje gratulacje, dziecko kochane. Miałam takie zadanie. No. Cegła waży kilo no. i pół cegły. Mhm. To ile waży cegła? Sumrzeć powiedział, kilo i pół, czyli razem półtorej kilo. Pół cegły, a nie pół kilo. Nie no, jak cegła waży kilo, to pół waży pół, nie? A czy tak? Znaczy nie, ona nie waży kilo. No to ile ona waży? No, kilo plus pół cegły, czyli... Cześć moje... Cześć, kochane rodaki, Ślązaki. Cześć, Bisiu. Ale też widzę, że przerwałem państwu w jakiejś bardzo ważnej rozmowie. To w końcu wiela waży ta cegła. 2 kilo. Co? Jak to 2 kilo? No, kilo plus pół cegły, czyli to jest pół i pół, czyli 2 kilo. Teraz to ja się już sama potraciłem. Ty zaraz, chwileczkę. Ale o co się rozchodzi? No to się rozchodzi, że temu genialnemu gorolskiemu matematykowi pół i pół dowód 2. No wcale nie. No jak to nie? Zaraz, panowie, chwileczkę. Ja mam kalkulator, mogę zaraz to obliczyć. Co mam liczyć, proszę? A umie ta twoja gorolska maszynka rachować cegły? No ale nie mam potrzeby, przecież ja to już policzyłem. I jeżeli wygrałem ten turniej, to chyba dobrze, prawda? No prawda, prawda. I zaraz mi się tu nie pobicie. No ale ty wygrałeś. Tyle turniej? No to moje gratulacje, przybij 5. No, a tutaj mam nagrodę, którą właśnie wygrałem. Aparat cyfrowy. Ho, ho, ho! Ale cacko, no proszę. A muszę wam powiedzieć, że ja widziałem, jak jeden facet na bazarze coś takiego sprzedawał. I zgadnijcie, ile to może kosztować. Od razu wam odpowiem. Prawie 800. Jerunie! No? I to ci dali za te 1,5 cegły? Zaraz. Za jakie 1,5 cegły? Ty, a co wy z tymi cegłami? Zaraz się wszystko wyjaśni. Teraz koniec, będzie obiad. Aha. Smacznego. Bernardiner, uśmiech. Ty, Zbyszek, zrobię na jakąś fajną macha. Patrz. A godają, że szkoły nie mają pieniędzy, a ty proszę. No a przecież to nie szkoła kupiła, tylko... Sponsor ufundował. Kto? Sponsor, no taki wiesz. On w zamian w szkole na pewno wywiesił jakieś plakaty reklamowe i w zamian ufundował te nagrody. No, nie słyszałeś jak Hubert mówił? Coś ściemniasz. Coś ściemnia, coś ściemnia. A ty wiesz co, że bywają jeszcze lepsze nagrody jak ten. A na przykład jak jest taki teleturniej w telewizji, to wiesz jaki sponsor może ufundować nagrodę? W telewizji? A człowieku, wycieczki na przykład na Karaiby, zmywarki, pralki, szwajcarskie zegarki, telewizor, a główna nagroda na przykład samochód. No, nie ma to tamto. I za co mu to wszystko dowo? Jak to za co? No, za to, że go obejrzą, że się pokaże w telewizji, że go obejrzy na przykład parę milionów ludzi. Jasny gwint, jakby to fajnie było wygrać takie auto, nie Zbyszek? No to idź i wygraj. A ty wiesz, że mój znajomy startował i prawie mu się udało? Ale myślisz, że ja by dał się rady? Nie, tam chyba za trudne pytania są. Tam trudne, Bercik. Wszystkie powtarzają się tak samo. No tak jak wiesz, te hasła w tych krzyżówkach. No tak przynajmniej mówi ten mój kumpel. Przećwiczysz sobie taki zestaw obowiązkowy, rozumiesz? No i możesz startować. Ty Zbyszek, a co by się na przykład tak musiał przećwiczyć, no? No co no na przykład? Na przykład, wiesz, no, no coś z geografii, ale taki zagraniczny. To znaczy, jakby ci to powiedzieć, o, na przykład, do jakiego oceanu wpada Amazonka, nie? Albo na jakich wyspach leży Japonia? No, albo na wyspach leży. No tak. Patrz, to ja nie wiedział. A! To jakim cudem ten ich szybki Intercity, to jak on jeździ z wyspy na wyspę, jak pod wodą? Leci, spokojnie. Wyjdziesz od małego Huberta ten atlas i zapoznasz się, że Japonia leży na wyspach Honshu, Kyushu, no i tak dalej, rozumiesz? No, przynajmniej taki zestaw miał ten mój kumpel, no. A potem tylko kupujesz jakichś naszych polskich królów
jesteś gotowy. Ale co obkuja? Jak obkuja? Obkuja. No to znaczy nauczysz się, no. Bo nie często też dają, wiesz, tych amerykańskich prezydentów. Ale właśnie częściej naszych królów, tak. Ja się na króla znów. Tak? Hopie, królów mu opanowany. Był tak. Mieszko pierwszy, Mieszko drugi, Mieszko trzeci, no, dobra, Mieszko czwarty, już wystarczy, piąty, wystarczy. A potem byli te Kazimierze. Kazimierz pierwszy, Kazimierz drugi, Kazimierz trzeci, Kazimierz czwarty. Kazimierz chyba wielki, no. No jak jaki mutant się urodził, to był wielki, potem był średni, potem był mały, dolny, Kazimierz krzywousty. Jeden się taki kopnięty urodził, miał coś z łokciem, to się nazywał Łogietek. Oj, dobra, będzie. Potem dobra, był ten Lasko nogi zależy, Kery, jako miał tam wadę. Jak już tak znasz wszystkich królów, to musisz sobie jeszcze tylko przypomnieć, wiesz, znane przysłowia i powiedzonka. No i wtedy, tak przygotowany, możesz iść do tego konkursu startować. Ale jakie powiedzonka na przykład? No na przykład, no co na przykład? No na przykład, kto bez butów chodzi? Andzia. A dlaczego Andzia? No bo zawsze jak przyjeżdżamy do Brynu, to ściągo szczewiki i loto po bosoku po trowie. A bo tu jak Jowie i Lacia chodza, to ona wtedy śmiga po kuchni po bosoku. Ale Bercik, to nie chodzi o Andzie. A o kogo? No o szewca chodzi, o szewca. O jakim? Ty mi szewcu tu fandzolisz. Bercik, o tym co chodził bez butów. Z Brennej. Nie z Brennej, poczekaj. Zaraz, spokojnie. Gdzieś tu Andzia miała taki... Bercik, zanim porozmawiamy na ten temat, masz tu encyklopedię i leksykon do rozwiązywania, leksykony do rozwiązywania krzyżówek. To musisz obkuć, rozumiesz? I wtedy jak obkujesz, możesz śmiało startować. Tylko jak obkujesz, niech cię potem sprawdzi Andzia i Hubert. Tak dużo tego? A samochód chcesz wygrać, co? No to do roboty, nie ma to tamto. Stanisław Leszczyński. Ja z nim do szkoły chodzi. Dobra, przerwa. Teraz ty masz te książki, ty masz to. Bierz ciebie w krzyżowy ogień pytań. No ale z czego? Ze wszystkiego. Przeczytał jak od deski do deski. Taką cegłę, tak? Ciekawe kiedy? A przed chwilą. Troszeczkę tak slalomem, ale myślę, że już wszystko umie. Bercik, ale co cię napadło? No po co ci to wszystko, no? Będę startował w teleturnieju. Ty będziesz startował w teleturnieju. Wujek, to jest żart? Ty się będziesz pytał, czy to jest żart, jak ci gały wylezą, jakim ją autem przyjada tym, co ją mam zamiar wygrać, wiesz? Bercik, przestań kompromitować nos i siebie. Dobra, przecież ja nie będę mogła do sklepu wyleźć, a biedny Hubert nie będzie mógł iść do szkoły, bo ci się będą z niego śmioli. Bo ty w mnie nie wierzysz, ale ja wam udowodnię, jak to w tej rodzinie ma najwięcej oleju pod deklem. Nie gadać głupot, jechać. Pierwsze pytanie, proszę. Młody, zaczynaj. O, to tak. Na przykład, jaka jest trzecia planeta od Słońca? Czekaj, trzecia planeta, jak to pombuczek po skłodu, to jest tak, dobrze, jest Słońce, no. Potem jest Księżyc, potem Ziemia! No nie, no dobrze, Ziemia. A czy to tak w sumie niedokładnie? Nie no, ale dobrze, no Ziemia jest trzecia od Słońca. Godajcie mi mistrz intelektu. Dawaj dalej, coś z Japonii, no. Padre, czy też coś japońskiego? No. Ja. Jut. Okej, okay. Japońskie, proszę bardzo. Jak się nazywa największa japońska wyspa? A co to? Próba generalna? Nasz zawodnik atakuje główną nagrodę? Nie no, raz mu się udało odpowiedzieć, ale teraz już chyba nie wie. Cicho, spokojnie, co nie wie, poczekaj. No. Ta wyspa się nazywa jakoś tak... Hutu, kuku, siku... Ustań, przestań, nie ma normalnie w Japonii wyspy, co się nazywa siku. Jest, tam wszystkie te wyspy mają takie toaletowe nazwy. Kaku, siku, siusiu, coś. Tak. Przepraszam bardzo, czy ja się w ogóle mogę dowiedzieć, co to jest za głupota z tym teleturniejem? Andzia, owszem, był taki śmiały pomysł, ale sorry, Bercik, wiesz, no, ty nie dasz rady. Odpadniesz od razu w eliminacjach i byś do Warszawy pojechał na darmo. Nie ma co. Do Warszawy? No do studia, na nagranie. Tak. Jo, do Warszawy? No a co ty myślisz, że Warszawa do ciebie przyjedzie? Jo miałby jechać do Warszawy w życiu.
Jak to życie? No, to co? To gdzie chcesz robić ten teletrudnik? No jak to, Kaj? Tu w Katowicach! Tu w Katowicach! Tutaj to co możesz robić? O tam, o, na podwórku pod trzepakiem. Wiesz, i zwołać znajomych sąsiadów i zagrać o skrzynkę piwa. No co, chyba się na mnie nie obraziłeś, nie? Słuchaj, to musisz zrobić tak. Tukaj wielki taki napis, taką szlajfa. Mistrz wiedzy i intelektu. Tukaj robisz odstęp, a tu mniejszymi literami. Wielki teleturniej do mieszkańców ulicy Korfantego, ich znajomych i rodzin. Coś takiego. Potem tutaj zaś odstęp i na czerwono. Piszesz tak. Gówno, nagroda i zostawiasz wolne miejsce. Dużo? No, tyle, żeby z daleka było widać, nie? A to co tam będzie? Co tam będzie? Ty się nie martw o to, co tam będzie. Przyjdzie czas, to się dowiesz. No, ale będę mógł wziąć udział, nie? W teleturnieju. No, w końcu mieszkam na Korfantego. No dobra, będziesz mógł też zagrać, no. No, no. Super. I no naprzód mi musisz 20 takich plakatów wyszkrobać. 20? A obie coś ty myślą. To jest największy teleturniej w historii naszej tej chałupy. Bencik, słuchaj, no, a jo i Zbyszek, co my mamy robić? No właśnie. Aha, więc tak, Andzia, no. Ty, Andzia, dzwoń do Ernesta, żeby tu był w ciągu 10 minut, ale rozdwa. Jo, ale ja ci nie gwarantuję, że on będzie miał czas. No to zrób tak, żeby miał czas, nie? Aha. A ty, Zbyszek? No. Andzia, no. Czekaj, ty może jakoś taką bardziej przytulną na umyśle koleżanka? No mam ta Irka, przecież to jest bardzo inteligentna dziewczyna. No to jest mi tu potrzebny jej mózg. Znaczy cała reszta też może przyjść, ale będzie brała udział w konkursie, no. No dobra. No dobrze. A ja? A ty? Ty masz na targowisku jakiegoś takiego inteligentniejszego jednego? No może i mam. To jest taki Waldek, no całkiem do rzeczy koleżka. Ty, ale powiedz, co jest do wygrania? Już niech cię to nie stresuje, co jest do wygrania. Przyjdzie czas, to się dowiesz. I oto tak załatwia ze szwagrem, że będzie się o co bić. Nie martw się. A co, Becik, ale myślisz, że on w to wejdzie? No a ty byś w to nie wlos. Chopie, to jest największy teleturniej w historii. I to w Katowicach, a nie w jakiejś Warszawie. Ernest, tu chodzi o normalny taki mały sponsoring, nic wielkiego. Dobrze, tak. Rozumiem sponsoring, ale o co chodzi? Chodzi o to, że organizujemy teleturniej. Teleturniej? Ja. Będzie telewizja? Nie, telewizji nie będzie, bo ja się nie życzył, żeby była telewizja. Co to znaczy, ja się nie życzył, żeby była telewizja? No bo nie będzie mi tu jakiejś Woronicze 17 łazić z buciorami do mojego teleturnieju, rozumiesz? Bercik, ale telewizja to są miliony widzów. A ty wiesz, wiele tu ludzi przyjdzie na ten teleturniej. Hopie, tu będzie pół ulicy Korfantego, połowa koleżanek od Andzi, połowa biznesmenów z bazaru od Zbyszka, już nie godą o tych bajklach z tego od Huberta ze szkoły, ci godą ujki, ciotki, potki, kochanki, wszystko będzie. Aha. Wszystko, no pół Katowic przyjdzie, no Ernest. No to dobra, no a co ja z tego będę miał? No właśnie. Hubert, przynieś nam plakat. Właściwie, czym ty się teraz zajmujesz? Salony meblowe. Ernest. Hopie, ja ci załatwia reklama lepsza jak w telewizji. Uważaj, patrz. To masz plakat. Tu jest miejsce, pan wiela, tu jest miejsce. I na przykład tu będziesz tak. Główny sponsor salony meblowe Ernest. Ernest, nie? Tak. I możesz się jeszcze podłączyć do nagrody głównej. Co by to miało być? A co ty tam masz? Meble, ja? Na przykład meble z twojej firmy. Sprzedawasz taki komplet wypoczynkowy Steiger.